Cześć, witajcie. Wracamy do serii Heroes, znaczy wracamy, właściwie lecimy dalej, tylko że ostatnią kampanię Sylwan muszę zacząć od nowa. Dlaczego? Dlatego, że tak, pomimo zapewnień, że spoko, nie ma problemu co do tego, że późno ogarnąłem, że tam na północy jest zamek do przejęcia i tu jest zamek do przejęcia, że to nie, w większości nie stanowi problemu. Okazało się, moi drodzy, że jednak stanowi problem. Bo parę dni potem, jak chciałem nagrać i nagrywać, to okazało się jednak, że komputer przyszedł i mi zniszczył mojego bohatera, a ja nie miałem nawet czasu, żeby zająć się armią. Więc tak, co ja tutaj teraz mam? Pierwsza rzecz, zrobimy tak, że mimo wszystko Wyslot będzie moim głównym bohaterem najpierw. Więc, panie Wyslocie, daj jej to, weź sobie to. I tak, i my spadamy do okrętu. Właściwie to do statku nawet. I zapierdzielamy od razu po zamek. A tobą... A tobą wypadałoby pozbierać to, co mogę. Bez walki. Na razie. No, zostałem pokarany, niestety, za gapiostwo. Więc teraz już... Od razu będę szedł. Przy okazji pozbieram też średnie. No, wypadałoby to złoto zgarnąć, ale to za chwilę. Czy ja coś jeszcze tu mogę zgarnąć? Czy ja coś mogę tu zgarnąć jeszcze bez walki? To mogę jeszcze zgarnąć. Wtedy fajnie się tu łaziło, ale... Ale jednak podstawą to jest mieć zamek. Szybka bitwa. Chcę oszczędzić trochę czasu. Co my tu mamy? Kryształ mocy. Niskie, trywialne. Zajmijmy się najpierw tym, co jest trywialne. Szybka bitwa. Dobra. Niskie, syryjskie. Ważne, żeby przejąć zamek jak najszybciej. O. Jest zamek. Są to jakieś tam... Dziubdziusie. Zagrożenie jest niewielkie, więc się z nimi zmierzymy. A tu przy okazji pozbieramy to, co można. Czy ja tu mogę... Droga zablokowana niestety. Nie mogę nawet zbudować okrętu. No to trochę lipa jest. No i co ja tu mogę, biedny żuczek, zrobić? Potrzebuję armii, a tej armii na razie nie mam. Dobra, już trochę tracę czasu. Myślałem, że... Że ona sobie poradzi, jednak chyba nie. No ile ta tura będzie trwała? Dobra, dawaj Wyslot. Możemy zawalczyć, żeby nie było też, że nie ma walki w tym odcinku. O, mamy tutaj trochę tego cudowania. Regeneracja, leczenie, kamienna skóra, płomienny zapał, dupa tam.
Walimy jak ile tam wlezie. Zabija dwóch, trzech, zabija jeden, dwa. Dobra, zemstę natury ma. Oś! A to ty oddajesz! No, tak mało gram, że nawet nie wiedziałem, że to oddajesz. Huncwocie. 5 do 10 zabija. To sprzątajmy ich po kolei. Większy żywiołak. Całość. 7, 10. Jednostka specjalna. No, większy żywiołak. Dawaj, bo takie cudo mam fajne. O! Dobrze, ci zostali sprzątnięci. Na blisko jest, od razu wziął. I masz zemstę natury. Od razu sprzątniemy, żeby nie tracić. Dobra. No, lekkie straty będą, no ale to wiadomo, że bez tego się nie obejdzie. Dobrze. Bij dziada. A czemu nie pokazywał, że bohater nie wykonał... A, tu jest, nie zwróciłem uwagi wtedy. To mój błąd. 4, 8, dobra, tych sprzątnijmy. No lekkie straty są, ale mimo wszystko dużo szybciej zdobędę ten zameczek niż wcześniej. Może to pozwoli na wygranie tej kampanii, bo wtedy niestety przegrałem. No dosłownie włączyłem, żeby dalej nagrywać. Zagrałem chyba 10 minut i po 10 minutach przerżnąłem, więc już nawet tego nie wrzuciłem. No lekkie straty są, ale jak to mówią, wojna wymaga poświęceń. A najważniejsze, że mamy za mało zasobów. Czego nie mamy? Gelda nie mamy, ale mamy już zamek, więc geld będzie się robił. A my poprzejmujmy... Poprzejmujmy fabryki, kopalnie, różne cuda, żeby nam się tutaj to produkowało. Specjalizacje, magia ciemności, pierwotna, wody, pierwotną weźmy. Dobra, i teraz tak. Ciągle za mało zasobów. Nie jest to fajne, no ale w tej sytuacji no nie będę wydawał. Co my tu mamy? Magiczna kaplica, dobra. Tutaj mnie bardziej to interesuje. Szybka bitwa. Bo mamy obozowisko, a to oznacza kasiorę. O, bam, 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 bam. I teraz tak. Sprzątnijmy też to. Laska, ty podejdź tutaj. Dobra, mamy kasiorę. To jest podstawa. Mamy nowe zaklęcia, się nauczyłem i zbudujemy Radę Miasta, bo kasiora jest podstawą, żeby myśleć w ogóle dalej o rozwoju. Dobra, i tak, tu mamy... To trzeba jeszcze ogarnąć. 10 drewna, 1000 złota. Kopalnia złota jest mi bardzo potrzebna, więc łyslotem będę musiał się tutaj jak najszybciej dostać. Większość z was nosi imponujące tatuaże. Wiąże się z nimi jakaś historia? A i owszem, to historia naszego życia. Te tatuaże opisują nasze czyny oraz wydarzenia, które nas ukształtowały.
Czyli można założyć, że ktoś z niewielką liczbą tatuaży jest młody lub... Tak, można tak założyć. Albo, że niezbyt lubi się przechwalać. Aleś ty mądry. Pięć tysięcy? Say what? Dobra. Niskie, niskie. To nie jest najważniejsze. Ważne jest teraz przejąć te kopalnie, więc musimy się tutaj dostać jak najszybciej. Nie tam karwa wasza mać. Tylko tu, w łyslocie. Przy okazji damy armię tej pannie, to ona się nam czegoś naumie. Tu potrzebujemy poziom miasta 9. Dobra. To lecimy. To mamy pobudowane. Stajnie konnicy. To nie jest nam najważniejsze. Fontanna odnowy. Nie, to nie jest dobre. Znaczy nie jest najważniejsze. Produkcja jednostki specjalnej matek drzewców. To też nie jest w tym momencie najważniejsze. O. To nam jest potrzebne. To w następnej turze kupimy, żeby zacząć produkować łowców. Dobrze, łyslocie. Zapierdzielaj tam, gdzie masz. Strasznie powoli mi się te jednostki poruszają. Budujemy HD łowcy, bo złoto... O, i teraz... Dobra, potrzebujemy 5000 kredytów, znaczy kredytów złota, żeby wybudować tamten budynek, a on jest bardzo ważny, więc w tym momencie schodzimy. Ta, Wyslot stracił trochę punktów, dobra, trudno. Laska, bierz od niego armię. Co, on może bez armii chodzić? Może tak? Ty, no może, faktycznie, ale jaja. Dobra, to Wyslot se wróci do... Wyslot se wróci do zamku. A ty będziesz robiła porządek. Tak, szybka bitwa. To nie jest dzieło Sylwanu, prawda? Nie. To ruiny Shantiri. Na archipelagu Zmierzchu jest wiele takich miejsc. Te glify wyglądają jak mapa. Mapa smoczych żył. Ale niektórych fragmentów chyba brakuje. Może to jakaś zagadka lub łamigłówka? No, no. Jeśli tak, to do czego prowadzi? Do czegoś na pewno. Dobra. Mamy nowe zadanie, ale w tym momencie... Jest całkiem nieźle. Dobra, bierzemy jeszcze tutaj zasobiki. Teraz idziemy tak. Tu szybka bitwa. Mamy nowy poziom. Zemsta natury. To jest całkiem fajne. Atak bohatera nakłada piętno na trafione stworzenie. Każde napiętnowania ruch zmodyfikowany jeden. Może być to. Dobra, mamy zemstę natury, pani Danan. Koniec tury. I teraz tak, Wyslot wraca. Dam radę to wziąć? Bo bym mógł wtedy, jeżeli... Szybka bitwa. O, oto. Weźmy to i idziemy po
O to, spytacie, czemu najpierw poszedłem po obozowisko, bo wiedziałem, że dostanę zasobiki potrzebne na zbudowę ratusza i w tym momencie już jest fajnie, bo będę już dostawał konkretną kasę. A to jest bardzo ważne w rozwoju, żeby mieć zaplecze w każdej części zresztą Heroes. Potrzebna kasa, o tego nie zauważyłem, to przy okazji wezmę drewno. I teraz mogę pozwolić sobie na zgarnięcie. Szybka bitwa. Nawet dobrze to idzie, tam jakieś straty oczywiście muszą być, ale... No ale to jest do przyjęcia. W tym momencie ja sobie nią oczyszczam, a już tutaj się nam miasto rozwija. I to jest też przewaga tego, czego nie miałem, no niestety, turę temu. Tak? I teraz tak, co my tu mamy? Codziennie daje losowo jeden z surowców. Kryształ smoczej krwi, smocza stal, cieniostal. Oczywiście, że weźmiemy to, bo drewno i rudę mam. Więc bierzemy tajemniczy staw, bo codziennie dostajemy jakieś takie zasoby. Można to już zbudować. Będziemy mieli wtedy dzięki temu i przychód złota, i przychód zasobów, który nam się przyda. Więc tajemniczy staw jest. I w tym momencie już jest dobrze, bo mamy zapewnioną, rozwijamy ekonomię. W tym zapewniamy sobie zasoby. A to jest też ważne, bo będzie trzeba w końcu pomyśleć o rozbudowie i jakiejś armii. Szybka bitwa. Dobra, złoto, git. I tu mamy siedlisko podstawowych stworzeń Sylwanu. Rekrutuj wszystko, weźmiemy co możemy, żeby coś tam troszkę to umocnić i lecimy tutaj. Wyslot już sobie drepta. Te podstawowe siedliska są przejęte. I co możemy wybudować teraz, żeby nie tracić tury? Ogród Świętego... No, to mnie tak średnio w tym momencie interesuje. Ważne, żeby pójść dalej. Tu możemy zwiększyć chyba jakąś ilość tych, o, tych dupereli. A co my tu w ogóle mamy? Tego dalej nie możemy pójść. Księżycowa Polana, żeby robić jelenie. Gilda Magii. Las Snufosa. To mi nie jest. Umocnienia teraz też mi nie jest potrzebne. Ważne, żeby zbudować kamienny krąg. A kamienny krąg, żeby zbudować, to muszę zbudować to. No i widzicie, brakuje mi tego. Brakuje mi tych zasobów pojedynczych. Czyli w tym momencie skupimy się na tym, żeby sobie zwiększać jednostki. Teraz nie wiem. Możliwe werbowanie 20 driad, a to są drzewy nim. Czy ja wolę... Weźmiemy nimfy mimo wszystko, dlatego że droższe są droższe, więc po prostu wychodzi na to, że one raczej pewnie są lepsze niż te driady. Zwiększymy sobie ilość rusałek. Nowe stworzenia. Dobra. I teraz tak. Mamy kolejny tydzień. Kasiora nam idzie. O, tego widzicie, przeoczyłem wtedy. Dość ważne to było. Kasiora nam idzie i teraz możemy sobie pozwolić na wybudowanie. Już tam jeden zasób tego wpadł dzięki temu stawowi. To mamy wybudowane. Tych bym mógł ulepszyć, ale ulepszenia to nie jest teraz najważniejsze. To pozwoli nam zwiększyć łowców. Więc kolejna rzecz, że dostaniemy więcej łowców na tydzień, więc to będziemy mogli produkować większą ilość armii. I teraz pozwolę sobie wykupić tej armii. Zresztą to w następnej turze też to zrobię. Kupię jakiś tam jeden budynek, który... Co? Dają odpocząć wielbicielom księżyca. Wybacz, mówiłaś do mnie? Nie. Podziwiałam pełnię księżyca i to przypomniało mi wiersz, który kiedyś napisał mój ojciec. Rozumiem. Czy to tradycyjna poezja Irolan? Tak, tak. Podobnie do haiku Nag. Nauczyliśmy je sztuki przekuwania gwiezdnego srebra, więc może poezji też się od nas nauczyły. A może było odwrotnie? Super. Dobra. O, możemy walnąć umocnienia. Ale umocnienia nie są teraz najważniejsze.
O, proszę bardzo. Możemy taras tancerzy ostrzy zbudować, a to jest fajna sprawa, bo to są kolejne wojaki. No trudno, będzie mnie to kosztowało praktycznie całe złoto, ale jednostki są ważniejsze. Czy ja tak i tak tą armią, którą posiadam, dam radę sprzątnąć to i przejąć też latarnię morską. I tak, szybka bitwa. Weźmiemy sobie złoto, bo jest nam w tym momencie bardziej potrzebne. Expa i tak będziemy mieli z walk. Fort twierdzy. No nie, nie będziemy się z nimi tłukli na razie. A tu mamy co? Za opłatą możemy ulepszyć stworzenia podstawowe. To mi akurat tak średnio jest potrzebne. Ale to drewno się nam przyda. A tu co możemy? Odkrywa teren w pobliżu pomiędzy... A, to te wieże obserwacyjne, co są, faktycznie. I wtedy będzie to nam wydłużało rozgrywkę znacznie, no ale trzeba też to będzie zrobić. O, i zobaczcie, już pojawił się pierwszy koleś. Ciekawe to jest. Ciekawe, czy będzie chciał nas zaatakować. Magia ziemi. Cieleniec nut. Co to jest to? Aha, dobra. Okrzyki bojowe. A tu jeszcze jakbym się podłączył, to jest co? To jest każde napiętnowane zwierzę. Ruch jeden. Dobra, ale zrobimy się dobrze w tej... tych cudach. Jestem ciekawy, czy on nas zaatakuje, więc walniemy umocnienia. Dobra. Co my tu jeszcze możemy pobudować w tym momencie? No nie mamy kryształu, to jest pewien problem. Ale myślę, że ten jeden kryształ to sobie możemy zrobić na handel zasobami. Czego mamy? Tego mamy sporo. Brakuje nam jednego kryształu. To możemy sobie wymienić. Dzięki czemu kupimy sobie teraz tak gildię magii poziom drugi. Dobra. Jak tu wygląda sytuacja? Zagrożenie niewielkie. Dobra. To możemy po tego George'a teraz się udać. Zobaczymy. I on mnie wtedy... Ten typek mnie wtedy rozwalił. I teraz ciekawe, czy on przyjdzie po Danan. Tak czy siak zbuduje sobie ten okręt, czy tam statek, a nim się udam w pościg, bo wtedy on mi popsuł sprawę. Dobra, kamienny krąg zbudowany. Dupek kombinuje. Ciekawe, czy zwieje stąd, jak mu tak tutaj stanę. O, nawet mogę się z nim bić. Bardzo fajnie.
Dobra. To zawalczmy. On mnie rozwalił wtedy, bo nie miałem armii przygotowanej. A w tym momencie jakąś armijkę mamy. No nie będzie to łatwa bitwa. No dobra, a jak ja bym chciał walnąć mu tak, on dostanie wtedy tu piętno natury. Poczekaj, walimy w to. Dobra, jednak podejdzie. Dobra, 10 ich padło z zemsty natury, czyli nieźle. Martwi mnie, że skupił mi się na tych... Dobra, księga zaklęć, deszcz strzał. Masz wsparcie, to ci się może przydać. I teraz tak. Zabija 15, więc od razu to robimy. Nice. Teraz im już się skupmy na tych harpiach, a nim rozwalmy ich, skoro są na dystans, żeby nie stracić ekstra. Ło kurwa. Tego to się nie spodziewałem. Przepraszam za wulgaryzm. Czekaj. No to mnie trochę załatwili. Znaczy zdziwili, no. Dobra. Mamy kolejną turę. Okej. A, im nie można oddać. Spoko. To zobaczcie, to oni wcale tacy prości do załatwienia nie byli, bo ja straciłem praktycznie całą armię, którą posiadam na tę chwilę. I ten bohater jest całkiem mocny. Na szczęście zostaną mi tylko te duszki. Na szczęście mam nadzieję, że pozbędę się kłopotu. O dupa! Wow. Ho, ho, ho. No to tego się nie spodziewałem, szczerze mówiąc. Dobra, wczytamy jeszcze raz. Ja cię kręcę, ale jaja. Jednej tury mi zabrakło. Dobra, to teraz zrobię inaczej. Ale jaja. Ha, jak berety. Jaja jak berety. Dobra, zobaczymy jeszcze raz. Czyli ja nie mogę mu dać podejść. Muszę od razu uderzyć. Nie mam tego, nie mam wyjścia. Co?
Czekajcie, bo przecież... Czy to jest jakieś chore? Co on je... Jak? To jest możliwe, że on jest tak wykoksany, ten bohater. Ja pierdzielę. To jest nie fair. Ma jakieś kurna czary, a ja mam się z nim klepać już teraz. Przecież ja ledwo co zdążyłem cokolwiek zrobić. Dawaj. Jeszcze raz. Ja cię kręcę, ale jaja. Jest dobrze wyszkolony w tych zaklęciach jakichś obszarowych i też to mnie w ogóle dziwi. Szarża, szarża, kuźwa. Deszcz strzał. No dobra, ale jak się tak bawimy, to się tak bawimy. To teraz ja zabawię się dokładnie tak samo, czyli deszcz strzał na niego. Żeby miał wzmocnienie. Czekaj, czekaj. Czekaj. Dobra, i zemsta natury będzie. Dobra. Ty podejdź tutaj. Nie walcz, tylko podejdź, żeby on musiał cię zaatakować. Okej, bo ty i tak jesteś na stracenie. Dobra, no to harpia straci ruch. O mój Boże, jak on ma czary. To mi nic nie da. Masakra, powiem wam. Masakra. Dobra. Nie no, dramat. Dobra. I teraz tak. No przecież on jest nie do rozwalenia. I mnie sprzątnie w następnej kolejce. No. Jaja jak berety. Jeszcze zabijam 11. Ale jest zemsta natury, dobra. I teraz mnie walnie... Kurna mać, no przecież... Ale jazu, to jest jednej tu... drugi raz sytuacja, że mi jednej tury brakuje, żeby go pokonać. Jeszcze raz. Nie poddam się tak łatwo. Wiem, co zrobię. Żeby on musiał... No, ludziska, no to jest naprawdę, kurde, kawał bitwy. Ale żeby on musiał, żeby nie było mu tak łatwo... O! Dobra. I teraz może się walić tymi swoimi piorunami. Ja będę miał tą samą ilość jednostek strzelających, tylko że rozdzieloną.
Ale zobaczcie, jak ta gra nie do końca, no niby po armii patrzy, że zagrożenie niewielkie, a w praktyce przegrałem już 3 razy. Bo nie bierze pod uwagę siły bohatera. Ty tu. I dobra, zobaczmy tak teraz. Dobra, deszcz, strzał. Okej. Uderzymy tak i ty dostaniesz tą zemstę natury. Nie rycz. Dobrze. Ty walnij w niego, żeby też dostał zemsty natury. Ekstra. Dawaj, sprzątnij je. Ekstra. Mamy drugą turę, zemsta natury dała radę, osłabiliśmy ich. Trzymaj się, dobra, ciach, zemsta natury. Lecisz, walisz w nich. Ekstra. No niestety, jesteś na stracenie. Sypnij raz w niego, żeby miał zemstę natury. Czy on stracił 3 wtedy z zemsty, to spróbujmy zmniejszyć jego ilość do 3. Dawaj, zabij jednego chociaż. Dobra. To teraz powinien konkretnie oberwać. Walimy w tych. Sypiesz w tych. Dobrze. I jeszcze raz. Dawaj. Ekstra. Dobrze, stało się tak. To zobaczcie, ile musiałem kombinować, żeby wygrać tę bitwę. Głowa mała normalnie, nie do pomyślenia wręcz. Dobra. Trudne to było. Naprawdę bardzo, bardzo trudne. Ludzie. Coś jest z nimi nie tak. To znaczy bardziej niż zwykle? Trudno to wyjaśnić. Widywałem już orków i choć byli oni dzicy, a czasem wręcz brutalni, dorównywali inteligencją przeciętnemu człowiekowi. Ci zaś są niczym bestie. Spójrz na nich. Nawet nie mówią, tylko powarkują. Dla mnie jedno jest jasne. Będziemy musieli przebić się przez ich blokadę. Chyba, że znajdziemy inny sposób na ucieczkę z tych wód. Znajdziemy, nie znajdziemy, to jest inna kwestia, ale praktycznie załatwił mi arię, więc tą armię, więc Wyslot, musisz wracać. Mierim złoto, bo złoto jest nam teraz bardziej potrzebne. Weźmy może tą kryjówkę. Tą kryjówkę. Dobra, dajmy. Żeby wiedzieć, co tu się dzieje. No, Danan też awansuje. Odkryj to. Odkryj teraz
Co tam masz do pokazania? Dobra, nie chcę mi się tego wszystkiego oglądać. Dobra, nie musi być, jak widać, odbyć ta. Okej, i teraz tak, tu mamy... kolejny zamek, ale myślę, że to teraz nie jest najważniejsze. Pozbierajmy drewno. Ty, chłopaku, idź do zamku. Brakuje nam kamienia. To akurat następna tura będziemy mieli. No, chłopaki mają trochę tej armii. Mają też kilka zamków, więc trzeba się streszczać. Dobra. Aż 10 tego nam brakuje, ale jaja. Dobra, budujemy to, co nam zwiększa siedliska cały czas. Druidów, żeby zwiększać teoretyczną populację. To można połączyć. A ty chodź. Pozbieraj to, co masz do pozbierania. No, to będzie całkiem trudna kampania. Zresztą no, zaczynam ją już drugi raz i widzieliście, ile razy musiałem wczytywać, żeby wygrać jakąś tam bitewkę. Nie jakieś tam cuda niewidy, tylko po prostu bitewkę. No. Dobra. Umocnienia. Ogród świętego ziarna. Dobra, możemy to kupić. Mamy armijkę jakąś tam. Kup. I jeszcze kupimy sobie matkę drzewców. To w następnej turze. I po następnej turze zakończymy, myślę, ten odcinek. No. Dupę zawracać będą. No, właśnie to mnie zawsze wkurzało. Rozmawiałam z innymi szaldanami. Ukrywasz przed nami to i owo, Łyslocie. Twoi ziomkowie powiadają, że jesteś jakimś księciem. Jestem synem kapitana, ale nie wiem, czy to zapewniłoby mi miejsce przy królewskim stole. Twój ojciec naprawdę zwie się Ostrad Ilren? Niestety tak. Sam wybrał sobie takie miano. Na wielką harmonię. Jakie to pretensjonalne. Dobrze powiedziane. No. Słabo władam elfickim. Co śmiesznego jest w tym imieniu? Monlin. Słucham? Tak, nazywa się język elfów. Monlin, nie elficki. Słusznie, Monlin. Cóż zatem oznacza Ostrad Ilraen? Księżycowe ostrze smoczego oka. O mój Boże. O, rozumiem. Faktycznie trochę przesadzone. Chwileczkę. Ty znasz Monlin, Kente? Jak cudownie. Orkowie zawsze potrafią zaskoczyć. Super. Jestem w niebo wzięty, że jesteście zaskoczeni. O, portal miejski. I to jest dobra rzecz. Dobra, i matkę drzewców. Kup. Jest git. No dobra, to teraz... ona tu wyszła. Dobra, niech ona mi dopłynie już lepiej do tego zamku, a my... moglibyśmy się udać na jakieś podboje. Co to jest to? Strumień żywiołów. Niebezpieczna jaskinia, a jakbym się chciał udać tutaj?
tym slotem. Nie być takie głupie. Żeby kasiorę chociaż trzepać stąd. Dobra. Wyslot. Jakąś armijkę to my tobą mamy. A, to mamy. To tak. Pozbądźmy się najpierw tego. No dobra. Wyslotem się pozbędę tego, a potem będę chciał się udać gdzieś tutaj pozwiedzać, coś pozbierać, no bo to jest jednak nam potrzebne. A w dzisiejszym odcinku myślę, że to będzie wszystko. No niestety, tak wyszło jak wyszło, że musiałem zacząć na nowo, ale mam nadzieję, że ci, co oglądają Heroesy, się tym za bardzo nie zmartwią, więc jeżeli materiał wam się podobał, zostawcie łapkę w górę, bo pomaga to w rozwoju kanału. No i widzimy się w kolejnych filmach z gry Might and Magic Heroes 7 i nie tylko. Trzymajcie się, cześć!